Witam w naszym teleturnieju. Waszym prowadzącym będę ja, Paweł Turczyński. A naszymi uczestnikami są Jasiek, alkoholik. No witam. Jestem Jasiek. Od 20 lat jestem nałogowym alkoholikiem. Zgłosiłem się do tego teleturnieju po to, żeby... W sumie nie pamiętam po co, bo moimi zainteresowaniami jest alkohol i oczywiście leki na kasa po tym alkoholu. Ernest, aktywista na rzecz zwierząt. Witam Was bardzo serdecznie. Zgłosiłem się do tego programu, aby uświadomić społeczeństwo a propos wielkiego problemu, jakim jest znęcanie się nad zwierzętami. Śmieciu, chodź tu! Moimi zainteresowaniami oczywiście są zwierzęta. Sport, bieganie, muzyka. Oraz mydełka hipoalergiczne, które nigdy nie były stosowane na zwierzętach. Oraz Robert, zapalony historyk. Kiedyś to było. Witam, jestem Robert. Moimi zainteresowaniami są czołgi, historia. Zgłosiłem się do programu, bo nie wiem, co mam zrobić swoim życiem. Świetnie, jak już znamy naszych uczestników, przedstawię Wam zasady. Każdy z uczestników będzie mógł odpowiedzieć na jedno pytanie zadawane każdemu po kolei. Jeśli odpowie dobrze, przechodzi do następnej tury. Jeżeli jednak odpowie źle, umiera. Jednak... Uwaga! Nagrodą główną jest 10 zł oraz wyjazd do Berlina jako pomoc do zbierania szparagu. Mam nadzieję, że zbierając szparagi ludzie zauważą problem, jakim jest testowanie na zwierzętach mydeł hipoalergicznych. Oczywiście, że widziałem, jaka jest stawka udziału w tym programie. Oczywiście. Ale za to po robocie na szparagach zawsze mogę pójść sobie pozwiedzać Berlin. A racja, pamiętam. Zgłosiłem się po to, żeby zarobić na rzecz jasna więcej alkoholu. Świetnie, a zatem zaczynamy pierwszą turę. Janku, do ciebie pierwsze pytanie. Ile to 2 minus 2 razy 2 dodać 2? Wiem. 6. Nie, 0. Bardzo dobrze, przechodzisz dalej. Erneście, to do ciebie wędruje pytanie numer 2. Ile wynosi odległość ze Słońca do Ziemi? No, tyle samo co ze Słońca do Ziemi. W sumie racja, przechodzisz dalej. Ostatnie pytanie w turze pierwszej wędruje do Roberta. Robercie, ile par nukleotydów zawiera genom muszki owocówki? Nie wiem, czemu mam takie trudne, a nie takie łatwe? Halo, Niestety źle. 165 milionów, ale próbowałeś. Witam Was Państwa w drugiej turze naszego teleturnieju. Zostało tylko 2 uczestników. Pierwsze pytanie tym razem do Ernesta. Podaj skład mydła hipoalergicznego po angielsku. Co za łatwe pytanie. To będzie sodium cocoate, sodium chloride, aqua, woda, glicerin tetrasodium, editronate, sodium hydroxide. Zaskakujące, ale tak, jest to poprawna odpowiedź. Przechodzisz dalej. Drugie pytanie wędruje do Janka. Janku, jak bardzo jesteś pijany? No nie wiem. Chyba zadzwoję do przyjaciela. Ernest, słuchaj, jak bardzo pijany jestem. Ty, no nie wiem, stary. A. Okej. Nie wiem, ale wiem jedno. Jestem pijany jak księciu.
Nie jest tak źle, jesteś bardzo pijany. Dobrze, zatem został tylko jeden uczestnik. Zostanie on poddany pytaniom finałowym, co zadecyduje o jego przyszłości. Erneście, zapomniałem dodać, że będą to pytania ekspresowe. Pytania finałowe. Pierwsze pytanie. Jaka jest prędkość światła? Szybka. Drugie. Ile nóg ma ważka? 6. Na pewno 6. Oraz ostatnie pytanie. Ile wynosi pierwiastek z 4? Dobrze, Erneście, wygrałeś nasz teleturniej. A twoją nagrodą jest 10 zł oraz praca na farmie szparagów. Ha ha.